otwarta. Ogólnopolska Giełda Projektów to przede wszystkim spotkanie ludzi kultury. To długie dyskusje, warsztaty, rozmowy, dzielenie się emocjami, a przede wszystkim dobrymi praktykami. To swoisty zalążek czegoś, co się dzieje w przyszłości, czyli tworzenie kapitału społecznego. Myślę, że właśnie z Krakowa po tej giełdzie powstaną nowe, dobre relacje i spotkamy się w innym miejscu, z innymi projektami, ale przede wszystkim z tymi ludźmi. Oczywiście zapraszamy jeszcze Ciebie. Albo gdzie znaleźć wieżę Eiffla, bądź też gdzie rosną najlepsze na świecie truskawki. Jeśli nie, to posłuchajcie mojej opowieści. Znajdujemy się w Arzonie Ośrodka Kultury Norwida w Nowej Hucie, gdzie odbywa się trzeci dzień Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Wydarzenia, które rokrocznie gości co roku w innym mieście Polski. W tym roku jest to Kraków, a konkretnie Nowa Huta. Nasz Ośrodek Kultury jest organizatorem lokalnym tego wydarzenia. Zostaliśmy zaproszeni przez Narodowe Centrum Kultury, organizatora głównego, do udziału w tym projekcie. Z uwagi na to, że nasze działania wpisują się w temat tegorocznej edycji, którym jest animacja i krajobraz. Za moimi plecami odbywa się w tym momencie sesja posterowa, w której bierze udział 16 wystawców. Edukatorki, edukatorzy, animatorzy i animatorki z całej Polski prezentują swoje projekty. Zostały one wybrane w procesie konkursu, więc są to naprawdę jedne z najlepszych i najciekawszych wydarzeń i działań, które działy się w Polsce w ostatnim okresie.